Proszę powiedzieć, taki jarmark, to jest dobry pomysł, palenki wileńskie. Zbieramy jeszcze, jak zbierzemy, to kupimy. Jedną. No to wybór jest chyba ogromny tutaj. Polyteckie są bardzo fajne palenki. My kupujemy co kilka lat. I zawsze tak. Na takim jarmarku tutaj pod ratuszem? Na jarmarku, mieszkam tu niedaleko, także tutaj kupujemy i to nam trochę odmienia tak od innych. Na... Co wchodzi w skład takiej wileńskiej palmy prawdziwej? No, prawdziwe najwięcej kwiatków. Trzeba je wyhodować, wysiać, wyhodować, w czas zebrać, wysuszyć, umalować i dopiero zacząć winąć palmę. To jest polne kwiatki, to siane, są żydko. To też polne kwiatki, taka szyszeczka rośnie u mnie w ogrodzie. No i tak różeczkę i do tego po kolei wszystko po trochę się wije do końca. Ale kanałowa. Lipski jest zagłębiem, jedynym w Polsce. Swego czasu wykonywało parę dziesiąt osób. Nawet dziś wykonuje 10. Nie ma takiego miejsca w Polsce, gdzie by tyle osób wykonywało. Są osoby starsze, mające w podeszłym wieku wykonują, ale także dzieci, które się nauczyły. Wzory są tradycyjne, pisane sposobem batikowym. Na przykład taki wzór, to jest tradycyjny. Kiedyś były wykonywane sposobami naturalnymi, ponieważ nie było farb. Gotowały się jaja w cebulniku. Następnie woskiem się pisało. No dzisiaj to wiadomo, technika w górę troszeczkę poszła, na niej się świat rozwinął, no i to się wykonuje różnymi typami farb. Bardzo proszę. Palma jest kręcona tak na patyku, żeby się sztywno trzymało. No tu jak widać są bazie. Tu jest u nas po naszemu, to jest barwinek. Tu później jest z tych krzaków, z tych tujów zielone i kwiatki ręcznie robione z krepiny. A ja zapytam, ile kosztuje takie godło zrobione? Tutaj kilka było takich. Tak, ja robiłam nawet na Białoruś godło. To nie moje.